Witamy w Energy Gaz Polska, prezentujemy montaż instalacji gazowej do Hyundai iX35 z dwulitrowym silniczkiem o mocy 163 koni mechanicznych z 2010 roku. Zajrzyjmy pod maseczkę w tym autku. Zamontowaną mamy znaną już instalację BRC Sequent 2411, włoski produkcik z dwuletnią gwarancją bez żadnych limitów kilometrów, idealnie sprawdzający się na co dzień. Oto poszczególne elementy tej instalacji. Komputer sterujący instalacją gazową Sequent 2411 do AO3 oraz 4-cylindrowych. Filtr fazy ciekłej. Reduktor. Filtr fazy lotnej. I wtryskiwacze gazowe mamy zgrabnie ukryte pod tą widniejącą na silniku osłonką. Autko spala 12 litrów benzynki, gazu spali nam około litrów 14. Daje nam to oszczędność na każdym przejechanym 1000 km 260 zł. Wynik bardzo, według mnie, ładny. Przejdźmy więc dalej do przełącznika, który w tym konkretnie przypadku zamontowany jest po lewej stronie od kierownicy. Najpopularniejszy wybór, miejsce dyskretne, nieoślepiające, a jednocześnie bardzo dobrze widoczne. Przejdźmy więc dalej. Następnym elementem będzie wlew gazu, mieszczący się pod klapką wlewu benzyny. Rozwiązanie z dokręcaną końcóweczką, bardzo dyskretne. Ostatnią już rzeczą będzie zbiornik. W tym konkretnie autku jest to zbiornik 53-litrowy, pozwalający na przejechanie około 300 km. Mieści się we wnęce przeznaczonej fabrycznie na koło zapasowe. Tak to wygląda. A jeszcze kilka słów o spalaniu. Też o spalaniu mówiliśmy, o kosztach. Koszt montażu takiej instalacji to jest 2900 zł, a zwrot kosztów montażu następuje po 11,5 tysiącach kilometrów. Dziękujemy i zapraszamy ponownie.